Niebieskiej uroczystości cisze są w Albano za Rzymem nad jeziorem, które odbija w sobie Castel Gandolfo. Tam, kiedy zadzwonią na Angelus, a niebo jest chmurki nieświadome i jezioro nieświadome zmarszczki, laury wtedy wiśniowe nieporuszonymi szerokimi liśćmi swymi cień, jak one cichą rozrzucają po ścieżce krętej nad wodą, a przy skale jak gzym z ugmachu starożytnego uczepionej. Po ścieżce tej pojechałem był raz o południu ku Grotta Ferrata i powracałem wieczór tą samą ścieżką, a jadąc na ośle, zwłaszcza w górach, pamięta się dobrze szczegół wszelki na drodze spotkany. Dzwoniono na Angelus, kiedy zjawił się obok mnie wieśniak włoski na ośle swoim i obadwa zdjęliśmy kapelusze, po krótkiej modlitwie wraz przez toż uczestnictwo w rozmowę wprowadzeni. Widząc albowiem wieśniak ów, Włoch, że katolik jestem, nie myślił, abym był obcym człowiekiem i mówić poczęliśmy, jadąc z połem o tym i o owym, nawet o niedoperzach, które już świstać poczęły nam w koło kapeluszów, że mrok zapadał. Jakoż pomnę, iż Włoch ludowym opowiadał mi sposobem starożytną bajkę grecką o Prometeuszu i Epimeteuszu, przetłumaczoną na ten sposób, iż Pan Bóg ptaszka stwarzając, błogosławił mu, a zły duch, coś lepszego wymyślić chcąc, dał życie niedoperzowi. Takie to różne rzeczy mówiliśmy, nogi mając wolno w strzemionach naszych i opuściwszy cugle niepotrzebne, gdy osiołki po wąskiej jak miedza polska skalistej wiszarze pod spadzistą skałą, a nad jeziorem próbowały uważnym kopytem raźno zdążać. Naraz osiołki stanowczo wstrzymały się, a my siedząc na nich poczuliśmy, że o zaporę uderzamy, lubo dla mroku zupełnego dostrzec od razu trudno było, co zamurowało ścieżkę wąską, tam jadąc tak dobrze już poznaną. Był to zaiste odłam skały, tak jak szeroka droga, na którą się ze szczytu góry stoczył wielki, zupełnie więc zamykający przejście. Kiedy przeto siodła opuściwszy, oprowadzaliśmy, jak można było, osły nasze, sami przez głaz przełażąc, rzekłem do towarzysza Włocha: przed kilkoma godzinami przejeżdżałem tędy cwałem za dnia i pamiętam na pewno, iż tego głazu nie było tu. A on chwilę przemilczał, potem uchylając nieco kapelusza, jak przy zagajeniu rozmowy naszej na Angelus, półmonologowym akcentem rzekł: ten kamieni rodzaj nie upada, kiedy chrześcijanie są na drodze, ale kiedy nikogo nie ma, to one się tu staczają z wierzchu skał. Bywało. Teatr i drama współczesne, aby sądzić do ila z tego punktu widzenia, uważając je, krytyki nie wytrzymują i umarłymi są, to trzeba i innej natury ciszę, jaką z teatru deskami zbliżoną uczuć i dotknąć jej. Kiedy po południu śród tłoku i gwaru na wschodach do izby poselskiej wiodących śmiercią Cezara upadł minister Rossi, a krew wstęgą krzywą od szyi mu się na ścianę zatoczyła, do odpasanej szarfy podobna, nadszedł po niewielu godzinach i on harmonijny wieczór włoski i księżyc, zanim o chwili sobie właściwej wytoczył się na niebo, tylko że przesłoniony, pamiętam, chmurą wąską, jak kiedy prosty człek rękawem ociera czoło swoje albo oczy przysłania. Minister miał był w zwyczaju w znanym kącie loży czerwonym aksamitem wybitej i jemu tylko należnej w teatrze o spóźnionej godzinie siadywać, a ktokolwiek uczęszczał na operę, pamiętał mimowolnie, że medalowej czystości rysów profil z wiadomej strony od wchodu do sali o pewnej godzinie należy mu się widzieć. Nocy tej, takim jako się rzekło księżycem oświeconej, czemu grano po pierwszy raz na operę przerobionego Macbeta, to kazuistyczne tylko dziejów teatru filiacje wytłumaczyć by nie najzupełniej na próżno może i potrafiły. Pamiętam, że przez ciche, bez pieśni, mandorlinów i rozmów zazwyczaj raźnych ulice Może i nie ja jeden, dlatego się udałem do teatru, aby publiczność widzieć. Chwila otworzenia kortyny, wedle codziennego programu, gdy nadeszła, znaczna liczba widzów w przysionku teatru, nie najjaśniej oświeconym i po kawiarniach bliskich, gdzie nikt dziennika ze stołu nie podejmował, nieporządnie przechadzała się. Po niejakim czasie weszła garstka, a połowa jej wyszła i weszła znów. Muzyka rozpoczęła uwerturę. W wyższych lożach tu owdzie parę osób niestrojnych albo niespodziewanie strojnych dam parę pokazało się. Niektórzy wychylali się i oglądali naokoło, jakoby afektując, iż widzieć chcą oblicze i liczbę publiczności. Nareszcie za rozwinięciem opery sformowała się pewna całość gości używających teatru z nawyknienia, jak gdy o pewnej dobie higienicznie kto nawyk w wiadomym kierunku bez celu przechadzać się. W miarę jednak jak opera przez treść swą w dramę i tragedię przechodzić z czasem zaczynała, pusta loża ministra Rossi, nieoświecona jako inne, iż familijna była, ciemnopurpurowe, aksamitne wnętrze swoje ku światłu, jak wielka rana odmykając, uprzedziła wrażeniem magiczną oną szekspirowskiej tragedii chwilę, kiedy cień zasztylutowanego banka na pustym krześle przy uczcie teatralnej zasiadać ma. I poczęło się grać pomiędzy publicznością a sceną to, co Szekspir w Hamlecie obmyślił był, aby zagrać tragedię na dworze, scenę na scenie udając. I kto wtedy publiczność, a scenę widzieć tam przyszedł był, to w czasie, kiedy aktor banka cień przedstawiający wynika z trapy swej ranę czerwoną pokazując, znajdował się sam pomiędzy teatru pełnią a pustką loży ministra jako Hamlet u Nukofeli i nie dowierzał sobie sam, że widzem przytomnym jest albo i tu i tam Szekspira tylko aktorów grających widząc baczył, ażeli sam jeden Szekspir chyba widzem prywatnym gdzie nie stoi. Takich to cisz akordy straszne są samą głębokością sądnych kombinacji swych. Przytoczyłem zaś on powyższy zarys na to, aby białe kwiaty stosowny sobie miały cień, lubo nic tu się nie pisze, co by nie było uszczknięte, że tak powiem, z niw natury rzeczy. I jeżeli mniejsza jest cokolwiek nieobecność stylu, jaką użyłem w czarnych kwiatach, to o tyle tylko, o ile jest wcale niemożebnym uniknąć sztuki, owszem, o ile ta w tej sferze sprawuje prawdę przedstawienia.